Artysta malarz chce namalować dwa proporcjonalne trójkąty. Problem w tym, że zna wszystkie długości boków pierwszego trójkąta oraz tylko jedną długość drugiego trójkąta. Pomóż artyście wyznaczyć brakujące wymiary drugiego trójkąta, czyli chcemy pomóc artyście znaleźć długości tych dwóch boków. Nie bez powodu zaznaczam słowo proporcjonalne, bo to oznacza... Że będziemy myśleli o tych dwóch trójkątach jako o trójkątach podobnych. A sposób, w jaki są one oznaczone, mówi nam, że te dwa trójkąty są podobne, bo popatrzmy, ten kąt jest taki sam jak ten kąt, oraz ten kąt, który jest oznaczony trzema łukami, jest taki sam jak ten kąt tutaj, i kąt przy tym wierzchołku jest identyczny jak ten kąt tutaj. Czyli widzimy, że te dwa trójkąty mają identyczne kąty. Więc na mocy cechy kąt-kąt możemy stwierdzić, że są one podobne. Co nam to daje? To mówi nam, że jeśli dwa trójkąty są podobne, to odpowiednie boki tego trójkąta są proporcjonalne do siebie, czyli stosunek długości odpowiednich boków będzie taki sam. Które to są odpowiednie boki? Popatrzmy. Zerknijmy na ten bok, który jest naprzeciw niebieskiego kąta. Zaznaczymy sobie to w ten sposób. Odpowiedni bok w tym trójkącie to jest tutaj ten bok, który jest, znajduje się naprzeciw tego samego kąta. Tak samo będzie działo się z tym bokiem, który znajduje się naprzeciw pomarańczowego kąta. I tutaj odpowiedni bok to jest ten. I e, tak samo będziemy mieli ten bok, o który znajduje się tutaj, ma swój odpowiednik, który znajduje się naprzeciw tego samego kąta. Troszeczkę niewyraźnie to zaznaczyłem, może tutaj jeszcze raz. I co nam to daje? Popatrzmy, znamy długość niebieskiego boku w tym trójkącie oraz znamy długość niebieskiego boku w tym trójkącie. Jeśli wyznaczymy sobie stosunek długości tych dwóch boków, to za pomocą tego stosunku będziemy mogli wyznaczyć sobie brakujące długości tych dwóch boków. I w jaki sposób możemy to zrobić? Zapiszmy sobie to, co zostało powiedziane. Stosunek długości tych dwóch boków zapiszemy w ten sposób: długość boku AB przez długość boku XY. Ponieważ to są y, trójkąty podobne, to jest to samo co stosunek długości tych dwóch boków, czyli BC przez YZ, a to jest to samo co stosunek długości y, tych dwóch boków, czyli AC przez XZ i wstawmy tutaj to co wiemy. Popatrzmy. Bok AB ma długość 5, czyli to zamieniamy na piątkę. XY na dwójkę. Długość boku BC jest równa 9. Tutaj mamy 9 oraz znamy długość boku AC. To jest 10. I popatrzmy, będziemy musieli tutaj odnaleźć odpowiednie równania, żeby znaleźć długości tych dwóch boków. Najpierw zajmiemy się wyznaczeniem długości boku yz, czyli zapiszemy sobie tutaj 5 drugich, oj nie ten kolor, 5 drugich to jest to samo co 9 przez y. Z. I chcemy wyznaczyć długość boku yz, czyli najpierw e, przemnożymy sobie obustronnie to równanie przez yz, czyli domnożymy z lewej strony yz oraz z prawej strony yz. Widzimy, że e, tutaj elegancko nam się to skróci i otrzymamy yz razy 5 drugich równa się 9. Szukam koloru. O, tutaj jest dziewiątka i e, teraz chcemy mieć yz, więc musimy przemnożyć e, obu stronie nasze równanie przez odwrotność tego, co tutaj stoi, czyli przez 2 piąte. Tutaj 9 również przemnożymy przez 2 piąte i widzimy, że e, to nam się skróci, bo 5 drugich razy 2 piąte to jest 1 i mamy 9 razy 2 piąte, czyli z lewej strony mamy yz. Równa się. E, 9 razy 2 piąte to jest 18 piątych. Co możemy zapisać jako 3 i 3 piąte? I to jest 3 i 6 dziesiątych. Czyli wyznaczyliśmy długość boku YZ. To jest 3. Oj, nie widać. To może tutaj skorzystam z innego koloru. O. 3 i 6 dziesiątych. Aby wyznaczyć długość boku xz, stworzymy sobie tutaj drugie równanie. 5 drugich równa się, to jest to samo co 10 przez xz. 10 przez xz. I wiemy, że możemy sobie odwrócić lewą stronę równania oraz prawą stronę równania, więc będziemy mieli 2 piąte równa się e, xz. O, nie ten kolor. xz. Przez 10. I chcemy mieć e, długość boku XZ, więc prawą stronę przemnożymy sobie przez 10, bo to nam się skróci i lewą stronę przez 10, czyli to nam się skraca, a tutaj uzyskamy. 4, czyli długość boku xz jest równa 4. I za pomocą podobieństwa trójkątów pomogliśmy artyście znaleźć długości tych dwóch brakujących boków, czyli ten bok ma długość 3,6, a ten bok ma długość 4.